Cześć, tu Pan Belfer. Najlepszy YouTuber wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród YouTuberów. Witaj na kolejnej lekcji chemii. Będzie mi miło, jeśli zostawisz suba i wdusisz dzwoneczek. A jeśli to wideo będzie dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę i jakiś miły komentarz. No to zaczynamy! Dobra, słuchajcie, przeszliśmy przez jakieś tam. Hmm... Początkowe lekcje i zawsze, no to nie były proste tematy, dobrze o tym wiecie, i warto sobie po prostu podsumować to, czego się dowiedzieliście w tych tematach, bo wszystko to będzie Wam potrzebne w kolejnych naszych przygodach, jeżeli chodzi o poznawanie tajemnic chemii. Więc podsumujmy sobie budowę atomu. W, tym, w tej części poprzedzającej te, to podsumowanie dowiedzieliście się, mam nadzieję, że to wiecie, to warto to ogarnąć. Z czego zbudowane są atomy? Jak zbudowane są atomy, jakie informacje możemy odczytać z układu okresowego pierwiastków i jak napisać konfigurację elektronową. To są takie rzeczy, które już gdzieś tam były. No i tutaj symbolicznie na tej animacji widać tak troszeczkę, jak możemy sobie wyobrażać te nasze atomy, i sporo się, sporo się dowiedzieliśmy na ich temat w trakcie tych kilku lekcji. No dobrze, słuchajcie, krótko i zwięźle. Z czego zbudowane są atomy? Pojawiały się tutaj Głównie trzy hasła, protony, neutrony i elektrony. I tu macie w tabelce zebrane informacje. Najczęściej stosowanym symbolem jest P, ze względu na to, że mają ładunek dodatni, czyli elektryczny ładunek. Mają jakiś po prostu. Potem neutron, jak sama nazwa wskazuje, to jest N0, bo mają neutralny ładunek, czyli nie posiadają ładunku elektrycznego. No i E- mają ujemny ładunek elektryczny. Różnią się masą, zobaczcie. Protony i neutrony oba ważą po jednym unicie. Czyli powiedzmy w kwestii masy atomowej mają duży wpływ na to, ile waży cały atom, a z kolei elektron jest bardzo, bardzo lekki i w zasadzie nie wpływa na masę całego atomu. Wpływa na jego rozmiar, no bo jest rozłożony poza jądrem atomowym. Obok widzicie, słuchajcie, na tym tutaj rysuneczku, jak to wszystko się tutaj nam rozkłada. Czyli mamy jądro atomowe, które zawiera w sobie właściwie te nasze protony i neutrony, tak? A dookoła tego jądra atomowego cyk 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 krążą sobie elektrony. I one są te malutkie, szybkie i one jakby tworzą przestrzeń, którą atom jakby zajmuje gdzieś tam w przestrzeni po prostu. A jądro jest malutkie i ma całą tą swoją masę, bo jest ciężkie przy okazji. Tej te unity przypominam wam, jak to wszystko działa. No więc, tutaj na animacji można sobie zobaczyć. Te, to już wiecie też, że te, te elektrony krążą sobie na czymś takim, co nazywamy powłokami, czyli to jest wszystko elegancko rozłożone w tym atomie i są w ciągłym ruchu. Jądro też ciągle się tam gdzieś tam rusza. Zapisujemy to w taki sposób symboliczny, że symbol pierwiastka, tak, zapisujemy jakiś, to, to też znacie ten zapis. Tak, mamy symbol, możemy w to miejsce wpisać O, C, N, cokolwiek. No i w dolnym narożniku zapisuje się liczbę atomową, najczęściej odczytywaną z układu okresowego, a w górnym narożniku zapisuje się liczbę masową. I teraz ta liczba masowa to nie jest to samo, co znajdziecie w układzie okresowym, ponieważ w układzie okresowym znajdziecie liczbę atomową, znaczy liczbę atomową tak znajdziecie i znajdziecie masę atomową, a masa atomowa to jest pewna średnia. Średnia liczb masowych wszystkich izotopów danego, danego pierwiastka. No właśnie, pojawia się słowo izotop. Musicie też sobie zdawać z tego sprawę, że tak jak babeczki, które kupujecie w cukierni, nazywają się babeczka jakaś tam, ale mogą mieć różne smaki. Od, od czego zależą te smaki? Od składu. Chemicznego, między innymi. No i teraz tak samo jest z atomami. Atomy tego samego pierwiastka chemicznego mogą mieć różny skład, na przykład wodór. Wodór, który my znamy pod hasłem H, tak naprawdę występuje w trzech izotopach, które różnią się między sobą, uwaga, liczbą neutronów w jądrze atomowym czyli to są różne odmiany. I dlatego te, izot każdy izotop wodoru będzie miał inną. Liczbę masową, no bo będzie miał też inną wagę. Bo przypominam wam, że neutron waży 1 unit i średnio potem sprawdza się, ile danego tam izotopu danego pierwiastka występuje w przyrodzie. To idzie obliczyć, zbadać i średnio wylicza się, że jak mówię wodór, to on waży tyle i tyle. Średnio, no bo wszystkie izotopy razy tam ich występowanie i tak, i tak. No taka matematyka już jakaś skomplikowana, ale to nie jest ważne. No dobrze, to już wiemy, jak zbudowane są. Teraz dowiemy się nasze atomy. Jak już spojrzymy sobie w środek naszego atomu, no to tak, na samym środku będzie to jądro atomowe, zbudowane właściwie z tych naszych protonów i neutronów. I dookoła tego jądra atomowego krążą sobie powłoki elektronowe. A jedna powłoka elektronowa jest szczególna. Ta szczególna powłoka elektronowa to jest ta ostatnia. Ona nazywa się powłoką walencyjną. Czyli, w zależności od tego, czy będą powłoki 3, to trzecia jest walencyjna. Jak będzie ich 5 w danym atomie, to piąta jest walencyjna. A wszystkie pozostałe rzeczy, które są, nazywamy w chemii rdzeniem atomowym. Czyli jądra atomowe i pozostałe powłoki to jest rdzeń atomowy. Ten, który się nie zmienia. No właśnie, a jeżeli chodzi o te nasze powłoki elektronowe, to one mają swoje symboliczne nazwy. Pierwsza powłoka nazywa się K, potem L, M, N, O, P. -Q. Może być maksymalnie 7, no bo mamy uwaga 7 okresów. A o tym to sobie jeszcze będziemy mówili. I warto tutaj sobie zapamiętać, ten rysunek hotel dla elektronów, bo on faktycznie ta piramida nam trochę pokazuje, że ta powłoka pierwsza jest malutka, bo jest na dole tej naszej piramidy. W związku z tym mieści tylko dwa elektrony. Potem jest 8, potem 18 i 32, jeżeli chodzi o maksymalną ilość. Jest też wzór, który czasami warto zapamiętać, żeby obliczyć to, czy to jest 2 8, 18 czy 32. Robi się to to tak. 2 razy n do kwadratu. Przy czym co to jest n? To jest numer powłoki. 1, 2, 3, 4. I sobie podstawiacie i obliczacie sobie to proste działanie matematyczne. No dobra. Powłoki składają się z podpowłok. Z podpowłok, czyli z takich mniejszych bloków elektrycznych, tak jak my to mówiliśmy na, na, na naszych wcześniejszych filmach, że to są te nasze pokoje w tym naszym hotelu na danym piętrze. No i Podpowłoka S maksymalnie mieści w sobie dwa elektrony, tak? dlatego piszemy S2, jak będziemy potem pisali jej konfigurację elektronową, podpowłokową. Pokój P, czy też podpowłoka P, no profesjonalnie to jest oczywiście podpowłoka, mieści w sobie 6 elektronów pod D 10 elektronów, a pod F 14. No i tutaj stąd możecie wywnioskować, że jak dodacie te, wszystkie, e, dodacie te wszystkie rzeczy, 2, no to macie maksymalnie 2 elektrony. Potem uwaga, 2 plus 6, no to wychodzi Wam, że maksymalnie na tej naszym powłoce L może zmieścić się 8 elektronów. Jak dodacie tu 2 na trzeciej powłoce 2 plus 6 plus 10, to wychodzi wam, że w sumie mieszczy się tam na powłoce M maksymalnie 18 elektronów. Potem macie 2, 6, 10, 14, co to oznacza, że na czwartej powłoce, powłoce N, maksymalnie mieszczą się 32 elektrony. Stąd to wszystko się bierze. Wszystko ma sens. Jak to mówiła moja mama, ręce i nogi. To jest fajne. Także warto to skumać sobie i, i, i iść do przodu. No to my też idziemy do przodu. A skoro do przodu, to jakie informacje możemy odczytać z układu okresowego pierwiastków? No właśnie, słuchajcie, ta nasza mapa mapa chemika taka podstawowa. Mapa skarbów, możemy powiedzieć, ma w sobie zakodowane wiele cyferek i te cyferki naprawdę mają konkretne znaczenie to nie jest byle co. Więc pierwsza cyfra, która jest naprawdę istotna dla chemików, to jest liczba atomowa. I liczba atomowa, tak jak tutaj macie zaznaczone, to jest liczba protonów, która jest równa liczbie elektronów. Czyli na przykład BOR ma 5 protonów i 5 elektronów to jest ważna informacja. Druga rzecz, którą możemy odczytać z układu okresowego, to jest okres. W którym znajduje się dany pierwiastek. A z okresu znowu wynika liczba powłok elektronowych, czyli tych naszych warstw, na, po których krążą elektrony. Przypominam wam, że K zawsze okres to jest, tak? W układzie okresowym, od lewej do prawej, i w przypadku węgla, który leży w drugim okresie, tutaj mamy, proszę bardzo, węgiel, cyk, sobie zaznaczymy. Cyk, tu jest węgiel, leży w drugim okresie, to znaczy, że ma dwie powłoki KL a na przykład potas, który sobie leży tutaj, jest w okresie czwartym, ma cztery powłoki. K, L, M, N. OK, dobra, mamy to. No idziemy dalej. Jak już mamy powłoki, no to wiecie dobrze, że na powłokach są elektrony. No i wcześniej mówiliśmy sobie o tym, że taka jedna powłoka jest szczególna dla chemików. Nazywa się ona powłoką walencyjną. No i uwaga, na tej powłoce walencyjnej też jest konkretna liczba elektronów. Tylko pytanie jest teraz takie, Skąd mam wiedzieć, ile tych elektronów jest na tej powłoce walencyjnej. No i znowu z pomocą przychodzi układ okresowy, okazuje się, że numer grupy teraz, czyli właściwie te cyferki, które macie tutaj do góry, mówią nam o tym, ile tych elektronów jest. Przy czym jest tutaj jeden mały haczyk. Trzeba pamiętać, że jeżeli grupa jest powyżej 10, to odejmujemy cyfrę 10 od numeru grupy, żeby obliczyć liczbę elektronów walencyjnych. Czyli jeżeli mamy magnez, ponieważ magnez leży w grupie drugiej, to jest grupa. To będzie miał dwa elektrony na ostatniej powłoce. W przypadku magnezu, ostatnia to trzecia. A jeżeli mamy na przykład Arsen, który jest tutaj i leży w grupie 15, to 15 minus 10 daje nam 5 elektronów. Co to oznacza? To oznacza, że ponieważ arsen leży w czwartym okresie, czyli na czwartej powłoce, jego ostatniej walencyjnej, będzie 5 elektronów walencyjnych. Dobra, tak to działa. OK. No, to taka powtórka z tych informacji. To teraz, jak napisać konfigurację elektronową? No to pierwsza sprawa. Przypominam Wam, warto wyobrażać sobie te nasze atomy jako te hotele z piętrami, tak? Piętro pierwsze KLM, z pokojami, pokój S. P, D i tak dalej, i tak dalej. Im wyższe piętro, tym większe piętro. Tym więcej tych elektronów może zmieścić. Z układu okresowego już wiecie, jak odczytywać informacje. Więc teraz przejdziemy sobie tutaj o, zrobimy sobie przykład, żeby nie było. Weźmiemy sobie jakiś tutaj pierwiastek chemiczny, którego wcześniej chyba nie używałem. Niech będzie sobie P. No i powłokowa konfiguracja to będzie po prostu tak. Dla fosforu to będzie P15 na przykład. I ponieważ on leży w trzecim okresie, jakbyśmy sobie spojrzeli, w układ okresowy to jest trzeci okres, to znaczy, że będzie miał KLM, czyli trzy powłoki. I teraz zaczynam od ostatniej powłoki. Skąd wiem, ile na ostatniej powłoce jest elektronów? No z numeru grupy. Czyli numer grupy to jest 15. Pamiętam, że trzeba odjąć 10, czyli wpisuję tutaj 5. Z tych 15 elektronów, które ma fosfor, teraz zostało mi już tylko 10. Wracam do pierwszej powłoki i pamiętam, że na pierwszej powłoce maksymalnie zmieszczą się dwa elektrony. No okej, okay, ja mam u siebie 10, no to dwa wpisuję i zostało mi na drugą powłokę 8 elektronów. I tak pięknie się tutaj składa, że akurat to jest też maksymalna liczba elektronów na tej drugiej powłoce. Dobra. To jest powłokowa konfiguracja elektronowa. Teraz jak wygląda podpowłokowa konfiguracja, czyli teraz będziemy dzielili sobie ten nasz fosfor na pokoje jeszcze. No to uwaga, jedziemy. Yy, mamy sobie P15, P15 i teraz na pierwszym piętrze, tak, miał dwa elektrony, czyli otwieram pokój S pod powłokę S, która jest najmniejszym pokojem, no i tam mieszczą się tylko dwa elektrony. OK, no to wkładam tam te dwa elektrony. Na drugim piętrze, uwaga, on miał elektronów 8. Teraz wchodzę na drugie piętro. No i teraz uwaga, otwieram pierwszy pokój S zawsze. On mieści w sobie dwa elektrony maksymalnie, a ja mam tutaj 8 elektronów. Więc wkładam S2, zostało mi w kieszeni 6. Idę dalej, następny pokój, który przede mną się otwiera na drugim piętrze, to jest pokój, czy też podpowłoka P. No i te 6 elektronów tam się mieści, bo pod PWOK-P mieści na sobie 6 elektronów. No i uwaga, mi jeszcze zostało, bo zobaczcie, jak dodam te wszystkie elektrony, które tu wykorzystałem, no to jest 10, a wszystkich elektronów fosfor ma 15. No to zostało mi jeszcze w kieszeni 5, więc ja biorę te 5 elektronów, idę na trzecie piętro, na trzecim piętrze otwieram pierwszy pokój, czyli pokój S mam pięć elektronów, a pamiętam, że pokój S jest mały, więc mieści w sobie tylko dwa elektrony. No okej, okay, to wkładam tutaj wszystkie dwa elektrony. Nadal zostało mi w kieszeni ile elektronów? Dokładnie, trzy elektrony, więc biorę te trzy elektrony. Cały czas jestem na trzecim piętrze. Następny w kolejności pokój to pokój P, podpowłoka P, pamiętajcie, a piętro to powłoka. No mówimy sobie dla uproszczenia, bo czasami warto sobie tą chemię uproszczać. No i tam uwaga, wpisuję te trzy elektrony. I jak będziecie to robić, to pamiętajcie, żeby na końcu dodać sobie te wszystkie rzeczy, które tutaj wpisaliście, bo one muszą wam dawać w sumie liczbę elektronów wszystkich w danym w atomie danego pierwiastka. Dobra. A skrócona powłokowa konfiguracja, jak wygląda? No to uwaga, jak mamy skróconą powłokową konfigurację elektronową, to możemy sobie teraz zrobić dla jakiegoś innego przykładu. Niech będzie sobie chlor. Tu widzę, że mam zaznaczony sobie chlor, no to wezmę, będę miał przygotowany. No to jest chlor. I teraz tak, Cl17. Ok. I teraz co robię? Biorę sobie układ okresowy i patrzę, który gaz szlachetny. Jest wyższej w okresie, wyższym, w wyższym okresie niż nasz chlor. W naszym przypadku to jest neon. Neon ma, uwaga, 10 elektronów, a chlor ma 17. No i teraz tak, to znaczy, że jeżeli bym, Chciał oszczędzić ilość czasu do pisania tej naszej pełnej podpowłokowej konfiguracji. To wziąłbym sobie po prostu Neon, bo wszyscy wiedzą, jak neon jest zbudowany w środku, czyli jaka jest, jego, jaka jest jego konfiguracja elektronowa. I to, co się w Neonie nie mieści, to będzie w chlorze. No i teraz, ile elektronów się nie mieści? Nie mieści się 7. Na której powłoce? Na trzeciej powłoce, bo jesteśmy, uwaga, na trzecim okresie, trzeci okres. Czyli uwaga. Mam na trzeciej powłoce do rozłożenia w kieszeni jeszcze, wchodzę na trzecie piętro mojego hotelu dla elektronów i jeszcze mi zostało 7 elektronów. No bo reszta już jest na neonie, że tak powiem, obsadzona. No to pierwszy pokój, który otwieram, to jest pokój S. A ponieważ w nim się jeszcze maksymalnie dwa elektrony, no to wpisuję S2. No i teraz to nie wszystko, bo nadal mi zostało w kieszeni 5 elektronów. Pamiętajcie, wchodziłem na trzecie piętro mając 7 elektronów. Więc otwieram kolejny, kolejny pokój Podpowłokę na powłoce trzeciej i wkładam resztę. Wkładam tutaj resztę, czyli 5 elektronów. No i jak widzicie, udało mi się to zrobić. To jest ta nasza skrócona podpowłokowa konfiguracja elektronowa. Czyli mam nadzieję, że teraz przypomniałeś sobie, jak. Znaczy, z czego zbudowane są atomy? Jak zbudowane są atomy? Jakie informacje możemy odczytać z układu okresowego pierwiastków? Oraz jak napisać konfigurację elektronową na te różne sposoby. No i ten GIF, który tutaj towarzyszy wszystkim odcinkom, tam jak przeczytacie na dole, jest napisane, że przeszedłeś już długą drogę. Czy chcesz kontynuować? No i tu jest napisane idź dalej. Ja mam nadzieję, że spotkamy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Ci pomogłem. Pamiętaj o subie, dzwoneczku, łapce i tej całej YouTube'owej reszcie. Poleć mnie swoim znajomym. No i do zobaczenia w kolejnej lekcji.